Alicjo, Emilio, witam Was w GKS-ie Katowice i od razu spytam, Alicjo, jak zareagowałeś na wieści o możliwości dołączenia do GKS-u? Tak naprawdę muszę przyznać, że moim początkowym planem nie było pozostanie w Polsce, aczkolwiek trener był bardzo zaangażowany w to, żeby mnie ściągnąć, co w sumie mi trochę zaimponowało. No i trochę rozmawialiśmy ze sobą, przedstawił mi swój pomysł i jestem tutaj teraz, cieszę się z tego bardzo mocno i wierzę w ten projekt. Emilio, jak to wyglądało w Twoim wypadku? Myślę, że procedura była bardzo podobna i tutaj, tak jak Ela wspomniała, trener Witek Zając bardzo ubiegał o to, żebyśmy dołączyły do GKS-u. Ja już trochę lat się z nim znam, bo wcześniej miałam przyjemność pracować z tym trenerem, więc wiedziałam, czego mogę się spodziewać. A druga sprawa to, no to tak jak Ala powiedziała, powtórzę się, że wydaje nam się, że GKS to jest ciekawy projekt i fajnie, że możemy być częścią tego projektu. Alicjo, w GKS-ie zostałaś drużynę młodą, w dużej części młodą i utalentowaną. Co możesz powiedzieć o tym zespole? Szczerze powiedziawszy, na pierwszych treningach gdzieś tam byłam z dziewczynami na obozie. Bardzo, bardzo dobrze mnie przyjęły. Gdzieś tam później, jak trenowałyśmy ze sobą, bardzo mi zaimponowało to, jakie posiadają umiejętności i bardzo się cieszę z tego, że mamy tak młody, no ale fantastycznie tak naprawdę utalentowany zespół i naprawdę wierzę w to, że możemy osiągnąć ten najwyższy cel, tak jak Puchar Polski czy wygranie ligi. Uniesienie tego medalu złotego. Właśnie, wszystko wskazuje na to, że przed nami kolejny wyrównany sezon, zwłaszcza w kontekście walki o medale. Emilio, jakie masz przewidywania co do tego sezonu 2021-2022 Ekstraligi? Myślę, że przewidywań jako takich nie mam, bo tak naprawdę dużo przed tym sezonem się zmienia i wiele klubów robi transfery. Nie wiem tak naprawdę, czego mogę się spodziewać. Na pewno skupimy się tutaj, żeby z GKS-em osiągnąć jak najlepszy wynik. Jaki to będzie wynik, to tak naprawdę okaże się na koniec sezonu. Natomiast myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć o dużo. O jak dużo, to tak jak mówię, że okaże się wszystko na koniec sezonu i wszystko tak naprawdę zweryfikuje boisko i to, jak będziemy wyglądały podczas trwania sezonu.